W poprzednim filmie rozmawialiśmy o tym, jak zbudowane jest ogniwo galwaniczne. Dokładnie mówiliśmy o ogniwie Daniela. Ogniwo składa się z dwóch półogniw. Półogniwo to układ składający się z elektrody wraz z otaczającym ją roztworem elektrolitu. Natomiast samą elektrodę stanowi blaszka metalu bądź blaszka grafitowa. Aby przez ogniwo mógł przepływać prąd elektryczny, na jednym półogniwie musi zachodzić reakcja utleniania, w wyniku której powstają elektrony umożliwiające zajście procesu redukcji na drugim półogniwie. Jeśli blaszkę cynkową zanurzymy w wodnym roztworze zawierającym jony cynku i za pomocą drucika połączymy tę blaszkę z blaszką miedzianą zanurzoną w roztworze wodnym soli miedzi 2+, a następnie oba roztwory połączymy ze sobą kluczem elektrolitycznym, to cynk zacznie się utleniać, w wyniku czego blaszka będzie się stawała coraz cieńsza, bo cynk metaliczny będzie stawał się jonem, który przechodzi do roztworu. Po druciku będą przepływać elektrony, powodujące redukcję miedzi, przez co blaszka miedziana będzie stawała się coraz grubsza. Jony miedzi z roztworu będą osadzały się w postaci obojętnych atomów miedzi na płytce. Ten przepływ elektronów to prąd. Ogniwo Daniela jest pewnego rodzaju baterią. A skoro jest to bateria, to zastanówmy się, gdzie posiada ona, jak na baterię przystało, biegun dodatni i biegun ujemny, a także jak określić napięcie takiej baterii. W ogniwach galwanicznych, czyli w takich, w których przepływ elektronów następuje samorzutnie, ujemnym biegunem jest elektroda, z której pochodzą elektrony. Tutaj mamy półogniwo ujemne, którego elektroda nazywana jest anodą. Z drugiej strony natomiast będziemy mieć biegun dodatni, półogniwo dodatnie, którego elektroda w ogniwach galwanicznych nazywana jest katodą. Na anodzie zawsze zachodzi utlenianie. Obojętny atom cynku utleni się do kationu cynku 2+ i powstaną dwa elektrony. Natomiast na katodzie zawsze mamy do czynienia z redukcją. Kationy miedzi 2+ pod wpływem dwóch elektronów zredukują się do obojętnego atomu miedzi. Teraz przejdźmy do tego, jak wyznaczyć napięcie tego ogniwa. Napięcie ogniwa zależy od kilku podstawowych czynników, takich jak stężenie jonów elektrolitu. Tutaj interesuje nas stężenie kationów miedzi 2+ i kationów cynku 2+. Kolejnymi czynnikami wpływającymi na wartość napięcia jest ciśnienie i temperatura. Jeśli w badanym układzie panuje temperatura 25 stopni Celsjusza i ciśnienie 1013 hektopaskali, a stężenie jonów wynosi 1 mol na decymetr sześcienny, wtedy wartości potencjałów półogniw możemy odczytać z tabel chemicznych. Jak wyznaczono te stabilizowane wartości potencjałów półogniw? Otóż taki standardowy potencjał elektrody jest to tak zwana siła elektromotoryczna ogniwa, zbudowanego ze standardowej elektrody wodorowej oraz standardowej elektrody, której potencjał badamy. Standardową elektrodę wodorową stanowi blaszka platynowa pokryta czernią platynową, czyli bardzo rozdrobnioną platyną, zanurzona w roztworze kationów wodoru o stężeniu 1 mol na decymetr sześcienny i omywana gazowym wodorem pod ciśnieniem 1013 hektopaskali. Natomiast aby warunki w badanym półogniwie były standardowe, reagenty w takim półogniwie muszą znajdować się w swoich stanach standardowych, czyli roztwór jonów ma stężenie 1 mol na decymetr sześcienny i ma dowolną, lecz określoną temperaturę, np. 25 stopni Celsjusza. Umownie przyjęto, że potencjał standardowej elektrody wodorowej wynosi 0 V. W stosunku do potencjału normalnej elektrody wodorowej można określić potencjały badanych elektrod. Potencjał badanego półogniwa przyjmuje się za dodatni, jeśli półogniwo składające się ze standardowej elektrody wodorowej stanowi biegun ujemny. Wtedy na półogniwie wodorowym zachodzi proces utleniania. Obojętna cząsteczka wodoru utlenia się do dwóch kationów wodoru i powstają dwa elektrony. Lub za ujemny, gdy elektroda odniesienia stanowi biegun dodatni i zachodzi na niej proces redukcji, w którym dwa kationy wodoru pod wpływem dwóch elektronów redukują się do wodoru, do obojętnej cząsteczki wodoru. Zmierzono, że potencjał półogniwa zbudowanego z blaszki miedzianej
zanurzonej w roztworze jonów miedzi 2+, w temperaturze 25 stopni Celsjusza, wynosi 34 V. Natomiast potencjał półogniwa cynkowego wynosi minus 76 V. Półogniwo cynkowe jest półogniwem ujemnym, natomiast półogniwo miedziane jest półogniwem dodatnim. Potencjał ogniwa zbudowanego z dwóch półogniw obliczamy na podstawie wzoru. Siła elektromotoryczna ogniwa równa jest potencjałowi katody, od którego odjęto potencjał anody. W naszym przypadku siła elektromotoryczna wynosi 0,34 odjąć minus 76, co daje nam 1,1 V. Przedstawione wyrażenie pozwalające obliczyć siłę elektromotoryczną ogniwa odnosi się do niepracującego ogniwa, czyli takiego, w którym obwód jest niezamknięty. W momencie, kiedy ogniwo zaczyna pracować, napięcie takiego ogniwa jest nieco mniejsze.